Mafie, służby, loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XZ20. Dzisiejszy odcinek to kolejny autorski materiał z serii Rozmowy na czasie. Cały materiał możecie obejrzeć na moim drugim kanale, link znajduje się w opisie. I w pełnej wersji programu możecie posłuchać zdania posłów na temat rosnących cen energii w Polsce i ogólnie o całej energetyce. Zapraszam do oglądania. Przejdźmy do drugiego tematu, którym jest tak zwana ustawa Lex TVN i przechodzimy do posła Gramatyki, u którego na mediach społecznościowych widziałem, że brał udział w manifestacjach w Katowicach. No tak samo jak brałbym udział w manifestacjach, gdyby to pański kanał chciano nagle zlikwidować i gdyby na przykład rząd doszedł do wniosku, że nie wolno panu już nadawać na YouTube'a tego, co pan chce i teraz, żeby mógł pan nadawać na YouTube'a, to połowę udziałów w pańskiej firmie, która odpowiada za ten przekaz, będzie musiał mieć ktoś inny. Bo mniej więcej tak wygląda sytuacja telewizji TVN. Telewizja bo realnie TVN, telewizja... dalej będzie nadawał, tylko będzie musiał zmienić, no właśnie jak pan powiedział, że 50% swoich udziałów. No będzie się musiał sprzedać, czyli będzie musiał go nabyć ktoś inny. A ostatnio mieliśmy taki proces na rynku prasowym, który polegał na tym, że niezależny wydawca prasy sprzedał swoje udziały państwowej firmie, czyli panu i mnie, tylko że nad tą firmą nie mamy żadnej kontroli, natomiast w 100% kontroluje ją polski rząd. No i od tego czasu gazety zaczęły wychwalać polski rząd pod niebiosa, a przestały pisać o otaczającej nas rzeczywistości. No, dzisiaj dotyczy to telewizji TVN, ale tak naprawdę to jest proces, który trwa w Polsce od wielu, wielu lat, i który jest po prostu wymierzony w niezależność mediów. To jest proces, który doprowadził do tego, że dziś nie mamy mediów publicznych, że media publiczne są pełne rządowej propagandy. To jest proces, który doprowadził do tego, że kolega Sośnierz na przykład nie ma takich możliwości udziału w programach typu Gość Wiadomości, jak jego koledzy posłowie z PiS-u. Ale akurat poseł Sośnierz często występuje w TVP. W Gościu Wiadomości go jeszcze nie widziałem, gościu ale życzę mu tego z całego serca. W programie Woronicza praktycznie tak co tydzień, co dwa tygodnie. To bardzo dobrze, natomiast... Trochę pan przesadza. Gdybyśmy porównali czas, który ma, nie wiem, opozycja na przykład w mediach publicznych, a mają politycy partii rządzących, to wtedy widzimy, z jak gigantyczną nierównomiernością mamy do czynienia. Ale nawet nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że podstawą demokracji, podstawą demokratycznych społeczeństw jest funkcjonowanie wolnych mediów. Tak. Takich mediów, które relacjonują rzeczywistość w sposób niezależny od rządu. I w te podstawy uderza Lex Anty-TVN, bo Lex Anty-TVN mówi ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że jak chcecie dalej nadawać, to musicie się komuś sprzedać, musicie zmienić właściciela. A niby dlaczego? Jesteśmy przedsięwzięciem biznesowym, które otrzymało koncesję do nadawania w Polsce, otrzymało ją na drodze legalnego procesu. Powinniśmy móc nadawać to, co chcemy i mówić o rzeczywistości tak, jak nam się podoba i nikt nie powinien nam dyktować, co mamy mówić, a czego nie mamy mówić. A niestety w tym kierunku to prawo zmierza, no więc uznałem za stosowne zaprosić ludzi na manifestację w Tychach, uznałem za stosowne pojechać do Katowic i tam też wziąć udział w manifestacji. Stanąłem obok milionów ludzi, którym ten problem leży na sercu i którym zależy na tym, żeby mogli żyć w demokratycznym społeczeństwie, a jednym z fundamentów tej demokracji są wolne media. Jak pan jeszcze myśli, czy prezydent podpisze tę ustawę? Ach, no, chciałbym, żeby Polska miała prezydenta, który jest niezależny i który kieruje się dobrem swojego kraju. No, wszyscy wiemy, jak jest. Andrzej Duda jest człowiekiem, który jest po prostu słaby i który jest zależny od swoich politycznych mocodawców. Głęboko wierzę w to, że chociażby teraz, kiedy już tak naprawdę nic od jego politycznych mocodawców nie zależy, dlatego że jest to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku, będzie go stać na to, żeby to złe prawo wyrzucić do kosza. Ale gdzieś tam obawiam się, że skończy się to skierowaniem tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, który też przestał być niezależnym sądem, a stał się przybudówką rządzącej partii. Więc szczerze mówiąc, nie widzę jakiegoś dobrego rozwiązania całej tej sytuacji, chociaż jakaś tam nadzieja we mnie się tli. Poseł Sośnierz tym razem nie został przez protestujących oblany kawą, jak to było po poprzednich?
Nie, nie widziałem posła Sośnierza na rynku katowickim, a szkoda, bo gdyby był, to pewnie bym go bronił, osłoniłbym go własnym cielskiem. Ja właśnie tutaj poważnie wziąłem do serca deklarację mojego miłego rozmówcy co do tego, że będzie właśnie bronił własną piersią innych mediów i muszę odszukać archiwalne zdjęcia, jak były protesty przeciwko odbieraniu koncesji Radio Maryja, gdzie tam pana znajdę. Jestem przekonany, że na pewno tak było i że na pewno znajdę łatwo te wszystkie wpisy, w których pan poseł bronił innych prawicowych, często zawieszonych kanałów, profilu Janusza Korwin-Mikkego na Facebooku czy mojego profilu na Twitterze, zawieszonego w imię lewicowej, tęczowej cenzury, bo już nie wolno normalnych poglądów wyrażać w tych mediach. No ale jestem pewien, że to tylko kwestia po prostu mojej nieuwagi, żeby przeoczyłem te... Z pewnością. Szczególnie Radio Maryja to jest na pewno kwestia pańskiej nieuwagi. Też nie wiem, co to są normalne poglądy. No pańskie poglądy są tak samo normalne jak moje pewnie, tylko nie znaczy to, że nie są skrajnie inne. Zapewne inny punkt widzenia. Natomiast ja tu oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby państwo ingerowało w taki sposób, mówiąc, zwłaszcza już w trakcie, kiedy jakieś przedsięwzięcie powstało, żeby zmieniało reguły w trakcie gry i teraz mówiło, że żeby być właścicielem, to nagle czas pełnić jakieś obowiązki, których wcześniej nie trzeba było spełniać. Więc ja w początku byłem przeciwnikiem tej ustawy. Właśnie czemu pańskie ugrupowanie się wstrzymało, a nie głosowało przeciw? No to już było tłumaczone ze względu na rozbieżność poglądów z frakcją narodową, która pała rządzą tutaj odwetu na TVN-ie, który no rzeczywiście jest stacją zachowującą się wybitnie stronniczo, mówiąc najoględniej w stosunku do nich, wielokrotnie niszcząc ich reputację, prawda, łącznie z jakimiś idiotycznymi prowokacjami ze swastyką z wafelków, prawda, na zamówienie TVN, to było przecież robione. Różne prowokacje na Marszu Niepodległości, no, to niektórzy im to bardzo zapamiętali, no i pałają rządzą odwetu i uważają, że słusznie im się należy. No i trochę tak jest, znaczy to jest straszna szczujnia. Tak jak ja oglądałem przez pół godziny ostatnio TVN kilka tygodni temu, i po prostu przez te pół godziny sączenia nienawiści do niezaszczepionych. Straszne to było. No, obwinianie ich o całe zło tego świata. Już tylko dziury na słońcu chyba nie były winą niezaszczepionych, a tak to cały czas okazuje się, że niezaszczepieni, że to wszystko się, że zaszczepieni, te szczepionki nie działają na zaszczepionych, bo niezaszczepieni się nie zaszczepili. I cały czas, że zajmują miejsca w szpitalach, że coś tam, że umierają właściwie tylko zaszczepieni, co jest nieprawdą w ogóle. I cały czas, pół godziny, co słuchałem, to już uszy więdły. 94 zgony na 100 to właśnie niezaszczepieni. Prawicy w stosunku do niezaszczepionych, w stosunku do każdego. No i zależy, na jakie dane pan się powołuje, z jakiego... Na dane pana ministra Kraski, które mówił ostatnio na Sejmie. Testowałem te dane. Ale to są dane chyba od stycznia brane, gdzie tak, jeszcze mało osób było zaszczepionych. Manipulacja polega na zebraniu danych od rozpoczęcia szczepień. Czyli no, przez większość tego okresu większość ludzi nie była zaszczepiona, no więc w styczniu zeszłego roku umierali wyłącznie niezaszczepieni. No, teraz mamy chyba miarodajne statystyki, jeżeli jest połowa społeczeństwa zaszczepiona. Jest to około 1/3, 1/4 tam tych wśród zgonów jest zaszczepionych. Oczywiście tam można znowu to rozbierać na inne czynniki, porównując grupy ryzyka. To już tam jest dłuższa dyskusja, natomiast na pewno nie ale jest to pomaga tak, ta szczepionka, czy nie? Bo nawet Janusz Korwin-Mikke chyba mówił, że pomaga, prawda? Dobrze pamiętam? Wydaje się, że pomaga, że taki wpis nawet. Miał, no właśnie, no więc o to chodzi, 80 prawda? Lat, to pewnie bym się zaszczepił, jak dla 20-latka. Pan zaszczepiony jest, panie Dobromirze, czy nie? Ja tu o pańskie zdrowie. Niech się pan zaszczepi. Niedobry zwyczaj się wkradł w naszą debatę, że wszyscy się wypytują o to, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Nie, bo wszyscy pańscy koledzy są zaszczepieni, wie pan. To z koledzy nie, to z Konfederacji. Nieprawda. To pan powtarza kłamstwo. Ale rzeczywiście. Rektora Mazurka. Na przykład kolega Dziambor, mój ulubiony, to on nawet o sobie mówił, że on jest proszczepionkowy i że on jako syn lekarki... Dzisiaj z panem Dziamborem rozmawiałem na ten temat i to było w sprawie obowiązkowych szczepień dzieci. A to te szczepienia czymś się różnią, przepraszam? Bo to szczepienie tak, to szczepienie, prawda? Tak, eksperymentalne i niesprawdzone, a tamte są... Jakie eksperymentalne? No przecież są dopuszczone przez wszystkie agencje. Eksperymentalne to one były wtedy, kiedy był etap eksperymentu. Teraz już spełniły więcej wymogów. Na początku były dopuszczone warunkowo, producenci no właśnie, odpowiedzialności. Coś się wam ta narracja nie... Nie można
szczepionki, które mamy na rynku przeciwko innym chorobom, są obecne, są na nim obecne już od wielu lat i mamy niemalże pewność, że w dłuższym okresie nie przynoszą żadnych szkód. Każdy nowy lek może takie działania niepożądane. V8, tak, bez turbo, bo on jest obecny na rynku od wielu lat, niż jakimś tam nowoczesnym samochodem, który ma lepszy silnik, ale jest obecny na rynku od pół roku. To taka filozofia jest. No jakbym miał go zjeść, to bym się bardziej zastanawiał, bo to wie pan co innego, wsiąść do samochodu, a co innego. Wszyscy byśmy wtedy samochodami parowymi jeździli, obawiam się. Co innego rzucać coś do... Ja nie mówię, że tak też jest, tak? Natomiast rozumiem obawy ludzi, którzy mogą tego nie chcieć, mogą nie chcieć poddawać się... Ja też je rozumiem. Zwłaszcza jak są młodzi i zdrowi, to większa szansa, że objawią się jakieś działania niepożądane tej szczepionki, niż że ich to uratuje, no bo ludzie młodzi i zdrowi praktycznie nie umierają na COVID, a tak rzadko, że większa szansa, że wpadnie pod auto, idąc się zaszczepić, niż że mu ta szczepionka pomoże. Więc... To chyba przesadzone to, że prędzej mu pomoże. Ale oczywiście, że przesadzone. To przecież koledzy z Konfederacji lubują się w przesadzaniu w takich sprawach. No, a dbajcie kto państwo powiedział, zdrowie. Że wszyscy jesteśmy zaszczepieni? A. Kto powiedział, że i to nie jest przesadą? No, nie, ja powiedziałem, że pańscy koledzy są zaszczepieni i użyłem jednego przykładu. Wszyscy moi koledzy są zaszczepieni i dał pan jeden przykład. Nie używam kwantyfikatorów ogólnych. Wszyscy moi koledzy są zaszczepieni. Jeżeli pan nie jest zaszczepiony, czy padło zdanie takie? Kwantyfikator ogólny nie ma sensu. Będziemy musieli je sprawdzić, chociaż miałem, jak pan powiedział... Czegoś takiego w naszym programie nie było. Wideo weryfikacja. Ja już werdykt znam. A wy jak uważacie? Kto ma rację? Sprawdźmy to. Nie, bo wszyscy pańscy koledzy są zaszczepieni, wie pan. To z koledzy z Konfederacji. To pan powtarza kłamstwo. Ale rzeczywiście. Rektora Mazurka. Na przykład... No niestety, poseł Gramatyka był w błędzie. 1-0 dla posła Sośnierza. I teraz was jeszcze bardziej zaskoczy. To nie jedyna wideo weryfikacja w tym filmie. Oglądajcie. Pan Sośnierz powiedział, że nie jest zaszczepiony, to pan powiedział Gramatyka, że reszta kolegów jest zaszczepionych, tak. Pan powiedział. Mazurek. Tak. Więc to jest właśnie przesada. Znaczy, po pierwsze, nie byłoby. Sprawdzimy, jak na warze, jak w piłce nożnej. Tak jest. Nie ma w tym nic złego, że ktoś się zaszczepi, czy się nie zaszczepi. No to jest jego indywidualna sprawa. Całe szczęście. Nie jesteśmy przeciwnikami szczepień, tylko przeciwnikami przymusu szczepień. Poseł Urbaniak się zaszczepił, to on się już dawno przyznawał. Dziambor też chyba, prawda? Jeżeli Dziambor nie byłby zaszczepiony, to nie mógłby wejść do wspomnianego redaktora Mazurka, dlatego że tak, regulamin Radia RMF staje się... No więc być może też jest, ale też nie ma powodu, żebyśmy rozpętywali taką inkwizycję i zaglądali każdemu. Ale jaką inkwizycję? To przecież to normalna sprawa zaszczepiony, jest. Z tego trzeba być dumnym. Czy jest zaszczepiony? No nie, to jest prywatna sprawa każdego i takie rozliczanie kogoś, czy się zaszczepił, czy się nie zaszczepił, jest niesmaczne. Nie ma w tym ani nic złego, że się ktoś zaszczepił, ani nic złego, że się nie zaszczepił. No każdy ma prawo wybrać swoją drogę i tyle. I to, że nie ma w tym też jakieś sugerowanie, że jest jakaś hipokryzja, że poseł Urbaniak się zaszczepił, a jest z Konfederacji, no i co z tego? No przecież Konfederacja nie walczy o zakaz szczepień. Przecież nikt tego nie sugeruje. To świadczy o ich odpowiedzialności, zarówno posła Urbaniaka, jak i posła Dziambora. Na pewno nie wszyscy są zaszczepieni, bo to po prostu myślę, nie jest prawda. Myślę, że jeszcze paru innych. Ale to czemu pan redaktor Mazurek... Poseł Bosak w ogóle nie odpowiada na pytania. Dzisiaj słyszałem. Znaczy u pani Moniki Jaruzelskiej, ale wywiad chyba był dużo wcześniej, właśnie mówił, że jest niezaszczepiony, ale to było miesiące temu. A jak pan poseł Sośnierz myśli, czemu pan redaktor Mazurek tak właśnie kolejny raz jakby mówi na wasze ugrupowanie takie rzeczy? No właśnie nie jest to pierwszy raz, bo już kiedyś powiedział o tej imprezie u siebie. Że też. Manipulacyjnie, że byli przedstawiciele, jak na pytanie, czy byli ludzie z wszystkich Konfederacji, klubów. Powiedział wymijająco, byli przedstawiciele wszystkich klubów. Pytanie było, czy Konfederacja i Lewica była razem. Tak, więc oczywiście technicznie rzecz biorąc jego odpowiedź jest poprawna, tak? No bo byli przedstawiciele. Ale słuchacz inaczej klubów, to zinterpretował. A nie koła. Słucham? Słuchacz to inaczej zinterpretował. No więc właśnie mówię, jest to manipulacja, czyli mówienie rzeczy technicznie prawdziwej, ale w celu wywołania błędnego mniemania po stronie słuchacza. Więc i tutaj również proszę zwrócić uwagę, że chociaż tam chyba raczej już było otwarte kłamstwo, ale no to znowu powiedziane tak, żeby nie można go było złapać i pociągnąć do sądu, bo on mówi, że pewien poseł, nie mówi kto, ale nie Artur Dziambor, chociaż chyba tylko z Arturem Dziamborem rozmawiał, ale sobie wymyśla jakiegoś innego ważnego posła Konfederacji, tak żeby nikt mu nie mógł dowodnić, że mu tego nie powiedział, że on mu powiedział, że my wszyscy jesteśmy zaszczepieni. I teraz
Dokładnie tak. Rzuca takie pomówienie, bo to oczywiście nic złego, że ktoś się zaszczepił, ale byłoby niewłaściwe, gdyby ktoś mówił, że się nie zaszczepił, a się zaszczepił, bo jest wtedy hipokrytą, tak? Albo odwrotnie. Prawda jest taka, że im więcej zaszczepionych posłów Konfederacji, tym lepiej dla waszego zdrowia. I to, tak jak mówię, należy być z tego dumnym i należy wam życzyć tego zdrowia, to się bo okaże. Jesteście bardzo cenni dla polskiego Sejmu. Tak, od posła dlatego Urbaniaka po wyrzucać posła z każdego Sośnierza. posiedzenia. Nie, no ja pana nigdy w życiu nie wyrzucałem. Bo ja nawet. Sprawdzimy na taśmie, czy pan klaskał na wniosek pana Grupińskiego, żeby wyrzucić naszych posłów z ostatniego posiedzenia. Widzę, że dzisiaj wszystko będzie sprawdzane na materiał. Znowu VAR po prostu. Coś niesamowitego. Kim bym był, żebym tego nie sprawdził? A w tej sytuacji jak myślicie? Poseł Gramatyka klaskał, czy nie? O wykluczenie z obrad Sejmu piątki posłów Konfederacji, którzy wczoraj przynieśli hańbę tej Izbie, hańbę Polsce. No i niestety, 2-0 dla posła Sośnierza. Koniec meczu, ale to będzie także koniec dzisiejszego odcinka. Jest to ostatni materiał przed świętami. Zaraz posłuchacie, jak politycy także złożą wam życzenia. Pomińcie w ich życzeniach, proszę, politykę. Przez te kilka dni odpocznijmy od tego wszystkiego i spędźmy po prostu ten czas z rodziną. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Dobrze, kończymy już. Już nie wiem, od czego zaczęliśmy to pytanie, bo tyle było tej dygresji. Było, że tupał nogą u Rubika na przykład, albo... Olex TVN. No tak. Nie, no mówię, że to, mówiłem tak, mówiłem, że to szczujnia straszna i że to... Znaczy, ja pamiętam pana słowa, nie pamiętam z jakich mediów ale... pan gdzieś powiedział, że chociaż pan nie lubi TVN-u, to będzie walczył o to, żeby mogli nadawać. Bo pan Dobromir Sośnierz jest porządnym człowiekiem. Nie widzę tego, co mówicie, ale macie właśnie prawo to mówić. Mhm. Tak. No właśnie, tak jak Winston Churchill prawie. I nawet podobny jest. Ale wiem, że nie mogę liczyć na wzajemność. Znaczy na pewno strona lewicowa, jak tylko będzie miała okazję nas zamknąć, nam ograniczyć wolność słowa, to zrobi. Tu nie ma żadnej wzajemności. Zawsze się znajdzie się powód. To się nazwie, że to mowa nienawiści, albo coś tam się wymyśli, że kłamstwo szczepionkowe, kłamstwo takie i zaraz nam zamkną usta. Oni mówią tylko o wolności słowa wtedy, kiedy jej potrzebują dla siebie. Jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka, jak w poprzednim programie, w którym uczestniczył pan Dobromir Sośnierz, padł pomysł założenia zespołu muzycznego i panie Dobromirze, chyba mamy kolejnego jakby członka zespołu, bo jak sprawdziłem na Wikipedii, pan Gramatyka też ma dużo wspólnego z muzyką. Tak, to kto będzie w tym zespole? Już pan Wieczorek, pan Sośnierz i pan byłby trzeci. Aha. A Sośnierz będzie grał na czym, przepraszam, bo nie znam, nieznane są. Na wokalu. To jeszcze proponuję jeszcze Michała Wypija z Porozumienia, który jest świetnym gitarzystą i dosyć dobrym wokalistą i grał muzykę taką thrash metalową mocno. Także taką muzykę mocnego uderzenia. To pan Wieczorek podobnie. Wiem? Pan Wieczorek podobnie. Właśnie ja jak sprawdziłem, jaka jest muzyka pana Wieczorka, to nie pasowały mi osoby do granej muzyki. Ja się zajmuję głównie muzyką ludową, wprawdzie nie polską muzyką ludową, ale muzyką ludową takich ludów, nie wiem, nordyckich albo irlandzkich, czy galijskich, prawda? Także to tego typu muzyka. Na pewno na znajdziecie mnie jakieś wrażenie. Wspólne. Z pewnością. A Pawła Kukiza na wokal? Kukiz już ma pewien problem, bo Kukiz tam ostatnio mówił, że nie za dobrze słyszy. Tak? A jak się nie za dobrze słyszy, tak, to przeszkadza w śpiewaniu i to niestety jest tak, że jak się pracuje słuchem bardzo dużo i pracuje się głosem dużo, to ten słuch się mocno przytępia i z tego co wiem, to Paweł Kukiz ma właśnie z tym problem. On zresztą sam o tym mówi, więc nie wiem, czy jeszcze byłby w stanie, ale oczywiście jako taki charyzmatyczny lider, taka postać stojąca obok Dobromira Sośnierza, no to już tworzy się naprawdę bardzo fajna grupa. I jeszcze na koniec, bo to już będzie ostatni film na kanale przed świętami i czego panowie posłowie życzą naszym widzom i zaczyna poseł Gramatyka. Zdrowia państwu życzę, radości, spokoju, odsapnięcia, oddzielenia się od polityki, ale życzę też, żeby w kolejnym roku odnosili państwo takie sukcesy, jak sobie wymarzycie, żeby ta pandemia ustąpiła i żebyśmy mogli wszyscy wreszcie normalnie żyć bez strachu o dzień jutrzejszy. No i w końcu życzę, żeby PiS przestał w Polsce rządzić, bo to otworzy
pole, które na pewno będzie dla naszego kraju korzystne. I pan poseł Sośnierz? Ja życzę, żeby wszyscy znaleźli pod choinką jeszcze więcej Konfederacji. I miały być święta bez polityki i dwaj posłowie z polityką nawet w życzeniach. Ja życzę wam spokojnych i radosnych świąt, rodzinnych przede wszystkim, żeby można było spędzić te święta z rodziną. Dziękuję bardzo za oglądanie. Moimi gośćmi byli poseł Polska, pokolenie Polska 2050, pan Michał Gramatyka. Tak, pokolenie to dla młodszych, tak, tak, dla tak, pana właśnie, redaktora, zapraszamy. Tak, tak. I poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.